Bajki dla dzieci. Jak nazwa wskazuje, produkcje animowane skierowane przede wszystkim do najmłodszych odbiorców. Każdy spogląda na nie przez pryzmat ich niewinności, lajkowych, kolorowych wizualiów czy spokojnej, przyjaznej otoczki. Jednak wokół bajek w ostatnich latach zaczęły rodzić się mroczne zakamarki, ciemne uliczki, w których możemy znaleźć iście przerażające rzeczy. Wokół kreskówek powstają internetowe legendy, opowieści o ich mrocznych, zaginionych odcinkach. Drodzy widzowie, rozsiądźcie się wygodnie i zgaście światła, jeśli oglądacie ten film w nocy, ponieważ dziś, po wielu miesiącach czekania, do żywych powracają niepokojące, zaginione odcinki bajek dla dzieci. Harmidom. Kreskówka emitowana na stacji Nickelodeon opowiadająca o pewnej wesołej amerykańskiej rodzince. Jest to twór dość znany, więc raczej nie jest wam on obcy. Pasta opowiada o oddanym widzu serialu. Przedstawione tu wydarzenia swój początek mają pewnego popołudnia, gdy to główny bohater oglądał wiadomości. Nagle usłyszał pukanie do drzwi. Zaciekawiony szybko postanawia sprawdzić, kto stoi za drzwiami, jednak co zaskakujące, nikogo tam nie ma. Za to tuż przed nim leży paczka, zaadresowana specjalnie do niego. Jak się okazuje, w pakunku znajdowała się płyta DVD, którą zdobił napis The Loud House X, czy bardziej po polsku Harmidom X. Płyta zawierała 12 odcinków Harmidomu. Pierwsze 6 było zupełnie normalne, jednak główny bohater czuł dziwny niepokój oglądając je. Prawdziwa groza rozpoczęła się od odcinka 7. Nie miał on tytułu. Rozpoczynał się w normalny dla tej serii sposób. Po chwili na ekranie pojawił się napis Quiet Gunny. W przełożeniu na nasz język brzmiałoby to całkiem pistoletowy czy coś. Po chwili na ekranie pojawił się mroczny klaun z bronią w ręku. Po czym miała miejsce rozmowa dwójki bohaterów, którzy kłócą się. Jednak nie wie do końca wiadomo, o jaką rzecz. Rozmowa ujawnia, że część postaci zmarła w tragicznych okolicznościach. Lynn została ataku serca podczas meczu koszykówki, a Lola została potrącona przez ciężarówkę. Co znajdowało się w kolejnych odcinkach, tego autor nam nie ujawnił. Jak sam twierdzi, nie wie, kto przekazał mu paczkę z płytą. Prawdopodobnie jest to osoba mieszkająca w pobliżu jego miejsca zamieszkania. Sprawa została przekazana policji. Bingu. Popularny, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, serial animowany. Opowiadał o tytułowym pingwinie o imieniu Pingu i prezentował jego codzienne przygody. Był on emitowany od 1986 do 2006 roku. Jednak według treści pasty ostatni odcinek ukazał się rok później, w roku 2007, gdy bohater pasty miał około 5-6 lat. Akurat wtedy odcinek rzekomo był emitowany. Nosił tytuł Pingu Punishment, czyli po polsku Kara Pingu. Odcinek znacznie odstawał od swoich poprzedników, był znacznie mroczniejszy i poważniejszy. Pingu zachowywał się zupełnie inaczej niż zwykle, był zły, wręcz okrutny. Odcinek miał zawierać wiele przerażających scen, jednak bohater nie obejrzał go do końca. Zrobił to natomiast kilka lat później, gdy to przeglądał listę odcinków Pingu w poszukiwaniu obejrzanego lata temu zaginionego odcinka. Jednak nigdzie go nie było. Wtedy bohater postanowił skontaktować się z Track Film Studios, czyli firmą niegdyś tworzącą Pingu. Poprosił o przewodnik po produkcji serialu, jednak jak się później okazało, znacząco różnił się on od tego widocznego na Wikipedii. Na samym dole znajdował się odcinek o tytule Zakończenie Pingu. Bohater chciał dowiedzieć się czegoś na temat odcinka, jednak nie uzyskał odpowiedzi na swoje pytania. Po długich poszukiwaniach odnajduje jak i Pingu's Punishment, tak i Pingu Ending, czyli Zakończenie Pingu. Ten pierwszy rozpoczął się słowami: to nieopublikowany odcinek Pingu z 11 kwietnia 2006 roku. Pierwotnie planowano zakończyć serial, a tak naprawdę został wydany w niektórych krajach. Oglądaj na własne ryzyko. Jak się okazało, odnaleziony odcinek był tak naprawdę tym samym tworem, który główny bohater widział lata temu, oglądając telewizję.
Dźwięk był szalenie zniekształcony, był wręcz przerażający w odsłuchu. Wizualnie też nie był on najprzyjemniejszy. Sceny były brutalne i krwawe. Tak naprawdę odcinek ten nie miał logicznego toku wydarzeń. Nie będę wam tutaj przytaczał wszystkich najbrutalniejszych scen, ponieważ zajęłoby to niezwykle dużo czasu, ale jeżeli chodzi o te najciekawsze, mieliśmy tutaj na przykład scenę, w której głowa Pingu zostaje odcięta. Tuż po tym pojawiła się scena, w której dwójka rzeźników idzie do pewnego pomieszczenia, gdzie zabijane są krowy. Po chwili pojawia się również jeszcze jeden pingwin, prawdopodobnie był to Pingu, ale nie wiadomo, któremu zostaje poderżnięte gardło, a ten w wyniku tego umiera. Następnie pojawiło się również wiele niepokojących scen. Co jakiś czas można było usłyszeć niepokojący głos, który mówił różnorodne zdania. Na przykład, twoje życie stanie się zupełnie czarne za kilka sekund. Kiedy odcinek się kończył, komputer, na którym był on odtwarzany, po prostu się wyłączył, po czym uruchomił się ponownie, jednakże już bez włączonego odcinka. Autor pasty był wręcz oszołomiony tym, co zobaczył, a następnie nawiązał kontakt z Carlo Bonomi, czyli człowiekiem podkładającym głos do wszystkich bohaterów, którzy występują w serialu. Udawał, że jest to wywiad i pytał się o wiele rzeczy związanych z produkcją serialu. Jednakże na samym końcu wspomniał o Pingu's Punishment. Wtedy zdumiony Carlo zapytał się, skąd główny bohater o tym wie, po czym zaczął opowiadać iście przerażającą historię. Podczas tworzenia czwartego sezonu Pingu, animatorem oraz scenarzystą był człowiek o imieniu Ted Goldman. Był on cichym człowiekiem i nie był zbyt towarzyski. W połowie tworzenia sezonu jego matka stała się ofiarą tragicznego w skutkach wypadku. Wtedy Ted dość mocno podupadł psychicznie i rzekomo to był jeden z głównych bodźców, dlaczego ten iście przerażający odcinek powstał. Krótko po obejrzeniu całego sezonu serialu okazało się, że jest w nim również jeszcze jeden dodatkowy odcinek stworzony wyłącznie przez Teda. Jest to mianowicie Pingu's Punishment, który został później nazwany przez wytwórnię jako zakończenie Pingu. Krótko później Ted Goldman został oskarżony o okrucieństwo wobec zwierząt, bestialstwo oraz morderstwo. Ted pozostawił po sobie notatkę samobójczą, twierdząc, że zamierza zamieszkać na Antarktydzie, a tam zakończyć swoje życie. Ted zniknął. Po raz ostatni był widziany w Santa Barbara w Kalifornii, gdzie to kupował broń. Do tej pory nie został odnaleziony. Tak właśnie przedstawia się historia tego odcinka. Czy był on prawdziwy, czy też nie? Swoje zdanie napiszcie w komentarzach na dole. Oczywiście jest to jedynie creepypasta, ale pamiętajcie, że w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. Na YouTubie możecie zobaczyć dość ciekawy film stworzony przez fana tej pasty, gdzie to Pingu's Punishment zostało w dość ciekawy sposób odwzorowane i odrestaurowane. Jest to prawdopodobnie stworzone przez fana. Pamiętajcie. Prawdopodobnie. A na sam koniec Candle Cove. Mamy tu do czynienia nie do końca z odcinkiem bajki dla dzieci, a z całym serialem. Miał być on rzekomo emitowany w okolicach roku 1971 lub 1972 jedynie przez kilka miesięcy, na określonym terenie, a mianowicie w okolicach Ashland. Emitowano go zawsze około godziny 16. Serial opowiadał o dziewczynce, prawdopodobnie o imieniu Janice, wyobrażającej sobie zabawę z piratami. Główny bohater pasty, Candle Cove, tworzy wątek na temat serialu, zrzeszając jego starych odbiorców. Niestety każdy Candle Cove pamięta w odmienny sposób. Według jednych pewne elementy wyglądały tak, a według drugich inaczej. Jedne rzeczy zazębiają się, a z drugiej strony wzajemnie się wykluczają. Według części opinii na przestrzeni wszystkich odcinków serialu Janice bawiła się ze swoimi wyimaginowanymi przyjaciółmi w postaci pluszowych piratów. Zaraz, nie, wróć. Dziewczynka jedynie starała się uciec od swoich oprawców, a nie, stój. Bajka nie miała przecież żadnej fabuły, postacie jedynie stały przez kilkanaście minut i płakały. Stój, jednak nie. Tak naprawdę serialu nie było, ponieważ w momencie rozpoczynania każdego odcinka na ekranie pojawił się szum, który przez 30 minut hipnotyzował dzieci, nie dając im oderwać się od ekranu. Dobra, stop. Pasta jednoznacznie nie tłumaczy nam, czym było Candle Cove, lecz prawdopodobne jest to, że żadnego tworu tego pokroju nie było. W godzinę emitowania serialu pojawiał się szum. Dzieci przez pół godziny były nim wręcz zahipnotyzowane, nie potrafiły oderwać od niego wzroku. Lecz nie jest to tak jednoznaczne.
Możliwe, że dzieci mogły widzieć w nim coś więcej, na przykład kreskówkę Candle Cove. Jedynie dorośli widzieli coś innego, a może było zupełnie inaczej. Mówiąc wprost, Candle Cove to zagadka bez rozwiązania. No i to by było już na tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że Ci się on spodobał. Jak tak, no to strzel pod nim łapkę w górę oraz zasubskrybuj ten kanał tradycyjnie z dzwoneczkiem. Jeszcze zanim zakończymy, chciałbym Wam powiedzieć jedno zdanie, na które niektórzy z Was czekają już od praktycznie roku. Mianowicie, jeżeli masz jakąś straszną historię czy coś, to możesz ją napisać w komentarzu pod tym filmem, na Discordzie, na moim Instagramie czy gdziekolwiek. Otóż na jakiej zasadzie będzie teraz działać ta seria, ponieważ troszeczkę sobie to zmienimy. Będzie to oscylowało wokół tego, co mogliście zaobserwować już w zeszłym roku. Natomiast będzie to wyglądało tak, że w każdym odcinku będę zamieszczał po 3 do 5 waszych historii. To już będzie zależne od długości każdej z nich. Myślę, że filmy z tej serii będą pojawiały się gdzieś tak raz na tydzień do raz na 2 tygodnie. Myślę, że będzie to dosyć częste, ponieważ będą to filmy dość łatwe w stworzeniu, ponieważ nie ukrywajmy, zbyt dużej researchu nie trzeba tutaj robić. A będzie to całkiem przyjemne. Szczerze mówiąc, dość mocno stęskniłem się za tą serią i chętnie posłucham, jakie tam macie swoje straszne historyjki z życia. Także cóż, mam nadzieję,